Mariusz Pudzianowski na gali KSW 46 w Gliwicach. Cześć Mariusz. Dzień dobry, cześć wszystkim. Ogłoszono twój pojedynek z Szymonem Kołeckim i od tego oczywiście zaczniemy. Powiedz, co myślisz na ten moment o swoim przeciwniku? Czy już miałeś go czas trochę analizować? Co o tym wszystkim sądzisz? No dobre wyzwanie akurat dwóch zawodników, których wywodzi się z jednej dyscypliny. Praktycznie od dzieciństwa jesteśmy związani ze sztangą i z podnoszeniem ciężarów, więc naszym sportem bazowym jest sztanga gryf. No i cóż, no ja zacząłem kilka lat wcześniej, Szymon troszeczkę później. No waga u Szymona ze stówka, u mnie ze 115, więc no cóż, no to jest waga ciężka, zobaczymy. MMA, jak ja zawsze to mówię i wszyscy to mówią, jest nieprzewidywalna, a szczególnie waga ciężka. No właśnie, Szymon Kołecki walczył przez jakiś czas w wadze półciężkiej. Wniesie tych kilka kilogramów, kilkanaście może nawet, mniej od ciebie na wadze. Myślisz, że będzie to miało znaczenie? Trudno powiedzieć, nie, czy to będzie różnica, czy nie. No co, trzeba wyjść, po prostu zrobić swoje. Któryś z nas wygra? Mistrz świata strongman czy mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężaru? Tu siła duża i tu siła duża. Wygra ten, który będzie miał lepszy dzień. Jakie są wasze relacje? Bo raz mówiło się, że będzie to starcie, któryś z was chce tego starcia. Później pojawiły się informacje, że nie wiem, bodajże Szymon, że nie chce tego starcia. Ty też chyba o tym mówiłeś, różnie to było. Jak to właśnie na ten moment wygląda? To jest sport, jesteśmy zawodnikami, a jeżeli weszliśmy akurat w szeregi MMA, nie ma co tutaj wziąć, nie ma złej krwi, czy ja do niego, czy on do mnie. Po prostu to jest nasza praca, to jest nasze hobby. Wychodzimy, dajemy sobie popysku, tak jak z Tyberiuszem Kowalczykiem. Chodziliśmy razem na piwo, później weszliśmy do klatki, daliśmy sobie popysku i to dosyć dobrze. No i dzisiaj idziemy razem na piwo i o to w tym wszystkim chodzi. Ktoś musi wygrać, ja albo Szymon. Jak przygotowania do tej walki, bo patrząc na twoje zdjęcia na Facebooku, to więcej ostatnio czasu na siłowni chyba spędzasz niż na macie. Jak to właśnie wygląda? U siebie w domu mam wszystko tak naprawdę. Matę dużą zapaśniczą, mam cały sprzęt do przygotowań mam w domu. Teraz akurat ostatnie 4 miesiące dużo spędzałem na budowanie tej siły, odbudowywaniu tego wszystkiego. No i teraz na następne 4 miesiące będzie technika, wytrzymałość, wszystko. To jest akurat takimi etapami. Pozwoliłem sobie na dłuższą przerwę. Miałem walczyć w grudniu, akurat nie dzisiaj powiedzmy. Nie przesunęliśmy to na później, wszystko fajnie się układa, nic mnie nie boli, kontuzji nie mam, pomalutku, małymi kroczkami. Można mi zarzucić, że nie mam talentu do walki, do MMA, ale nie można mi zarzucić, że jestem leserem i nie trenuję. Powiedz, jak będą wyglądały te najbliższe tygodnie, miesiące, gdzie będziesz się przygotowywał? Czy będzie to powrót właśnie do WCA i Arbiego Szamajewa, czy jak to będzie wyglądać? Nic się u mnie nie zmieniło. Tak samo jak trenowałem przez ostatnie 9-10 lat, tak samo trenuję. W domu siłownia, w domu mata jest, chłopakami zapasy, wszystko. Nic się tutaj nie zmieniło. Cały czas, jeżeli chcesz dojść do jakiegoś etapu, cały czas systematycznie trzeba trenować. Tutaj nic nowego nie wymyślisz. Cały czas powtarzać, powtarzać, czyli powtarzalność tego wszystkiego, co robimy. Śledzisz pewnie media, wstawiałeś różne filmiki, zdjęcia z zawodów strongman. Ile jest prawdy w tym, że gdzieś planujesz może powrót do strongmanów na przynajmniej chwilę? Nie chciałbym już wrócić do takich wielkich ciężarów, dlatego no prostym takim przykładem jest dzisiaj do spory fajny artykuł był o 7-krotnym mistrzu świata w kulturystyce Colemanie. No nie chciałbym tak skończyć. Był czas 12-letni, gdzie dźwigałem potężne, duże ciężary. Teraz jest czas na to, żeby troszeczkę czegoś innego spróbować, MMA. Jeszcze parę walk na pewno stoczę. Może nie będzie to aż tak długo. No i co, ustąpię pola młodszym, niech oni wojują. Ja co chciałem w sporcie, tak jak już wiele razy powtarzam, zrobiłem. Co chciałem, to zrobiłem, jestem spełniony sportowcem, teraz się bawię, korzystam z tego sportu, z tego wszystkiego, że mogę bawić się sportem i właśnie to robię. I ostatnie pytanie, od tej walki z Szymonem Kołeckim będzie zależeć twoja przyszłość w MMA? Nie ma to znaczenia, akurat cały czas będę trenował, tak jak trenowałem, na pewno jeżeli skończę zawodowe trenowanie, na pewno dalej będę trenował, tak jak trenowałem, tyle, że może już później niezawodowo. Mariusz Pudzianowski, dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze mogę to pytanie zadać. Przepraszam, jeszcze to nie chcę zadać. Bo mnie strasznie się podobał trening na uszy. Czy jest szansa, żeby do Pudziana zapisać na trening na uszy? Bo to było bardzo efektowne. I jeżeli będziesz chciał akurat taki trening, żebym ci pokazał na uszy, na pewno zaproszę cię na trening, albo ty mnie gdzieś zaprosisz na jakąś salę i pokażę ci. No już akurat, a w twojej akurat branży, w twoim zawodzie dobre radary trzeba mieć, więc możesz je mocno trenować, żebyś dobrze słyszał i podsłuchiwał tam niektórych zawodników. Jaki plan mają? No właśnie tego, że zęby trzeba zachować w tym zawodzie też. To już wolę na uszy trenować z Pudzianem. Oczywiście, trenuj ze mną na uszy, a trening mój na uszy jest dobry, a jeszcze lepszy trening jest na brzuch. Po treningu dwa browary. No i będzie... To ja za dużo takich treningów miałem. To nie, to tego to bym wolał ja. To jednak zostaniemy przy uszach. Dobrze, zostaniemy przy uszach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.